Panie i panowie, Łukasz Stanek! Witam serdecznie i zacznę w nieco może felietonistycznym, że tak powiem, stylu. W jednej z polskich wersji filmu Rocky, słynny Apollo Creed miał przydomek ringowy jako operatywny oprawca. Więc myślę, Łukasz, że gdybyś ty żył w czasach Balboły, mógłbyś ten przydomek Apollowi odebrać. Zatem witaj, Łukasz. Witam cię serdecznie, Grzesiu, witam twoich słuchaczy i bardzo dziękuję za taki miły wstęp. Łukasz, ja ci przede wszystkim dziękuję jako kibic za bardzo dobrą, pełną emocji walkę. Natomiast przechodząc do rzeczy, twój przeciwnik to jest Georgi Łobanidze, o ile nie przekręciłem nazwiska, niestety mam to w zwyczaju. Zawodnik, powiedzmy, wymagający, natomiast ten przeciwnik ci się zmieniał, więc wiem, że mówiłeś to wielokrotnie, że nikomu nie odmawiasz, nie kalkulujesz. Jak zareagowałeś na tego przeciwnika? Generalnie zaczynając od początku, najpierw miałem zawodnika z Polski i dopiero potem nastąpiła zmiana na innego Gruzina i dopiero na tego Gruzina, czyli na Georgiego Łobanidze. No, de facto, reasumując, oczywiście na papierze wszystkich tych rywali, co byli mi proponowani, Georgi okazał się najsolidniejszym na papierze rywalem. Po konsultacji oczywiście z moim trenerem, bo bez niego generalnie nie podejmuję żadnych decyzji. Oczywiście tak jak wspomniałeś i moje motto jest, że... Proszę? Mówisz o trenerze Tomaszie? Tak jest, o trenerze Tomaszu Jeruszce. Bez jego decyzji nie ma mojej decyzji. Także po konsultacji z nim doszliśmy do wniosku, że oczywiście nie odmawiamy wezwania i bierzemy walkę. Wrócę również do tego, mówi mi Arkadiusz Tańcula w wywiadzie. Dziwił się w zasadzie, jak ty to robisz, że bierzesz tyle walk, mając teraz synka, rodzinę właściwie... Córeczkę, a nie synka. Przepraszam, córeczkę, rodzinę. Teraz słyszałem, że otworzyłeś Barbera. Więc jak ty to robisz? Generalnie Barber jest od mojej partnerki, czyli od Dominiki. To jest głównie jej projekt. Ja tam oczywiście miałem swój mocny epizod. Dużo starałem się jej pomagać w tym. Ale oczywiście też prowadzę swoją działalność gospodarczą, która też zajmuje mi trochę czasu. Jest tym bardziej, ale w ogóle hardcore. No, trochę hardcore jest. Na pewno lekko nie jest, ale ja bardzo lubię, jak się dużo dzieje. Jak naprawdę jestem zawalony obowiązkami, bo to jest mój żywioł. Ja nie lubię siedzieć za przeproszeniem na dupie i nic nie robić. Ja muszę działać, ja wtedy czuję, że się spełniam i realizuję. Tak samo, tak jak widzisz tutaj, no, ja tak naprawdę, Hania urodziła się rok temu w marcu, a ja od tego momentu już stoczyłem dobre 4 pojedynki, gdzie naprawdę większość zawodników robi sobie dłuższą przerwę, spowodowane właśnie narodzinami dziecka, ale no tak jak mówię, ja lubię, jak się dzieje, lubię, jak mam dużo obowiązków na głowie i lubię tak zwany hardcore życiowy, te takie dość intensywne tempo. No i w miarę to jakoś wychodzi. Więc w tym momencie zamierzasz iść drogą życia przez MMA? Czy MMA jest twoim takim głównym zajęciem, że czujesz się tak tożsamościowo, przede wszystkim oprócz oczywiście tatą, oprócz mężem, zawodnikiem MMA? To jest bardzo dobre pytanie, bo tak mogę nawiązać do wcześniejszych lat, to tak naprawdę MMA to było całe moje życie. To żyłem, żeby uprawiać MMA, żeby walczyć, żeby trenować i tak dalej, i tak dalej. W momencie, w którym zostałem ojcem, zmieniło się to. MMA teraz jest, powiedzmy, gdzieś tam dodatkiem do mojego życia, a głównym celem mojego życia jest być jak najlepszym tatą, przekazywać jak najwięcej mojej córce, zapewnić jak najlepszy byt i dopiero potem jest MMA, co oczywiście jest dalej moją wielką pasją i bez tego nie wyobrażam sobie życia. Ale tak jak już wspomniałem, wcześniej MMA było całym moim życiem, no teraz to jest tak naprawdę dodatek do mojego życia, bardzo przyjemne, którym się spełniam i realizuję. Tak jest, właśnie portal Pasja Sportu Walki, można powiedzieć, że łączy pasjonatów wszelkich sportów walki, również MMA.
Tak więc to fajnie, że jesteś, Łukasz. Wracając do twojego rywala, duży chłop, tak rozpocząłeś badawczo, dystansowałeś kopnięcia, wszelkie kopnięcia, akcje również rękoma bokserskie, natomiast po jednym z kopnięć wylądowałeś na ziemi. Więc jak to wyglądało z twojej perspektywy? Czy po prostu powaliła cię siła kopnięcia twojego rywala? Czy po prostu nie stałeś zbyt stabilnie na nogach i no i upadłeś? Generalnie ja walkę już widziałem wielokrotnie. Mocno już ją przeanalizowałem sobie praktycznie w każdym aspekcie. Zanim odpowiem na twoje pytanie, to powiem tylko, że tak naprawdę plan na walkę został zrealizowany. Widzieliśmy, że Giorgi jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczny w pierwszej rundzie, ponieważ tak jak sam wspomniałeś, był to duży, silny chłop. Naprawdę nie spodziewałem się, że jest aż tak silny, bo w momencie jak znaleźliśmy się w parterze, to gdzie ja potrafię stawać do stójki, to nawet generalnie tak zblokował mi biodra swoją masą i swoją siłą, że nie byłem w stanie się ruszyć. A nawiązując do twojego pytania, to było bardzo ślisko generalnie na tej macie, to trzeba też zaznaczyć. Było duszno i ślisko. No oczywiście to nie sprzyja dobremu staniu na nogach, czy dobrej obronie obaleń. Te pierwsze wycięcie to tak naprawdę było kopnięcie na kopnięcie. Ja kopnąłem Giorgiego na brzuch, on mi kopnął w nogę, na której akurat stałem i dlatego wylądowałem na plecach. I tylko dlatego to było spłowane. Drugie obalenie, no drugie to właśnie było, że wymienialiśmy tam, poszliśmy w fajną bójkę i ja tam wpadłem trochę w Giorgiego, on tak wystawił głowę, ja tak się nabiłem na tą głowę i normalnie mi ujechały nogi i znaleźliśmy się znowu w parterze. To akurat było właśnie spowodowane śliską matą, ale... Po raz drugi mówisz, obalenie tym drugim obaleniem. Tak, tym drugim obaleniem w drugiej rundzie, bo w pierwszej, po tym pierwszym to już się niestety nie podniosłem. Co było, mnie troszeczkę frustrowało, ale wiedziałem też, że taki mamy mniej więcej plan realizować, żeby przede wszystkim Giorgiego wymęczyć w tej pierwszej rundzie, żeby w drugiej zacząć realizować założony plan. Oczywiście nie obyło się bez tego, żebym troszeczkę planów nie pozmieniał podczas walki, bo niestety miałem zmęczyć Giorgiego, a sam się zmęczyłem kontrolą takiego tura. To było bardzo śmieszne, bo wychodząc między pierwszą a drugą rundą na narożniku, mówię, no fajnie, chyba jest zmęczony, ale tak patrząc po niego, to chyba ja jestem bardziej zmęczony. No i to był taki element zapalny, ale nie zwracałem w ogóle na to uwagi, chciałem mu pokazać, że jestem gotowy do drugiej rundy jak najbardziej, żeby jak najbardziej psychicznie go złamać i ruszyć na niego od razu. I tak też zrobiłem. No i mieliśmy tego efekt, że jednak wymęczyć się go udało i to ja zachowałem te resztkę sił więcej. Właśnie moje pytanie uprzedziłeś, albowiem do drugiej rundy no tak bardzo aktywnie wyszedłeś. W ogóle generalnie bardzo duży pressing i pójście do przodu. Chodziłeś na nogach bardzo aktywnie. Natomiast czy w tym parterze, i tutaj mówię o rundzie pierwszej, faktycznie było ciężko, bo wydawało się tak z boku, że te ciosy były naprawdę mocne. I że jeszcze kilka ciosów, bardziej dogodna bym powiedział pozycja i sędzia, powiedzmy, może przerwać walkę. Natomiast jak to wyglądało z twojej perspektywy? Czy może powiem tak, szczęście sprzyja lepszym? I czy w twoim przypadku to już nie był przypadek, bo zabrzmiał gong? Nie, to mogę z pełną odpowiedzialnością i z ręką na sercu powiedzieć, że nie, nie było ciężko, nawet nie było blisko do tego, żeby gdzieś mnie tam Giorgi skończył tymi uderzeniami. Ja wszystko, prawie wszystko kontrolowałem, każde jego uderzenie, no oczywiście niektóre tam ciosy doszły do celu, no bo no nie da się wszystkich ciosów, że tak powiem, wyłapać. Ale tak naprawdę żaden cios nie był taki, co bym powiedział, o! Tak, co by cię rozbił. Tak, jest, zaczyna się problem. Gdzieś tam chyba miałem lekkie rozcięcie łuku brzuchowego, ale to wydaje mi się, że było spowodowane właśnie chyba zderzeniem się głowami w ogóle. Tak mi się wydaje, bo ja nie pamiętam w ogóle ciosu w ogóle w tą część mojej głowy, bo bardziej starałem się właśnie skręcać na biodra, cały czas być na nich aktywny, żeby on musiał cały czas stabilizować tam pozycję, buklować mi biodra, żeby się na tych uderzeniach nie skupiał. No ale tak jak mówię, no w pierwszej rundzie miał dużo tej siły, dużo tlenu, więc operował tymi łokciami bardzo sprawnie. Ale tak jak mówię, jakiegoś większego wrażenia to na mnie nie zrobiło.
No, biłeś się zawodnikami o wiele, myślę, że jakby raz, że tak powiem, ogólnie lepszymi i nawet silniejszymi. Mam tu na myśli na przykład Marcina Krakowiaka, więc to doświadczenie masz. Natomiast Czerwala analizowaliście. On walczył bodajże, nie chcę się znowu pomylić, ale chyba z Kęsikiem? Nie, na TFL-u walczył na pewno w Polsce, więc Czerwala widzieliście wcześniej przed walką. Czy po prostu ty jesteś znany z tego, że nie kalkulujesz, bierzesz każdego rywala. Więc jak to wyglądało od strony takiej taktyki, również przez trenera ułożonej, Tomasza Jeruszkę? Zaczynając od tego, no to tak jak mówię, Janik faktycznie możliwe, że nie kalkuluje i biorę każdego, kogo dostanę za rywala, ale ta kalkulacja też jest spowodowana tym, że ona nie przemawia, dopóki nie przemówił mój trener. To on musi dać zgodę na to, dopiero wtedy Łukasz Stanek wychodzi i walczy. Niekoniecznie, często nawet nie znając swojego rywala, nie patrząc na niego, bo ja nie lubię patrzeć na walki swoich rywali, bo potem sobie niepotrzebnie ich demonizuję w głowie. Ja wolę, żeby patrzył na to trener, ja w pełni mam do niego zaufanie, wiem, że zna się na robocie i wiem, że ułoży tak plan, że będzie dobrze. To już będzie tylko moja kwestia tego, czy ja ten plan zrealizuję, czy nie. I teraz tak, czy Giorgi to moim zdaniem był bardzo, ale to bardzo, znaczy był, jest solidny zawodnik. Walczył w ACA, walczył w Brave'ie, wygrywał tam Tak, z walczył w mocnymi ACA rywalami. w 2016 roku, wtedy jeszcze było ACB, dokładnie. Tak jest, walczył tam i wygrywał z naprawdę mocnymi zawodnikami. Jego przegrane to są naprawdę też z samymi jakimiś tam mistrzami. Tam miał walkę z jakimś Ukraińcem, który tam z tego co kojarzę, w jego walce zdobył pas z Georgi, a potem poszedł do UFC, więc naprawdę nie przegrywał Georgi też ze słabymi rywalami, tylko z bardzo mocnymi. I zresztą no, pokazał, że on tutaj przyjechał wygrać i że był mocno zdeterminowany do tego, żeby tymi swoimi obszernymi sierpami urwać mi łeb albo w parterze łokciami wbić mi głowę w matę. No. To tylko świadczyło o jego klasie. No. Tutaj bardziej wygrała moja determinacja i plan, który przygotował trener. I tyle, no. Ja uważam, że Giorgi był jednym z moich najlepszych rywali. Jak nie najlepszym. Oczywiście nawiązując do twojego stwierdzenia, że walczyłem z mocnymi rywalami, takimi jak Marcin Krakowiak. Tak, zgadza się, bo tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, ja nie odmawiam walki, ja zawsze, ale to zawsze mówię, że ja chcę wyzwanie i to jak najmocniejsze tylko możecie znaleźć. Tam w drugiej rundzie w parterze, tam szukałeś skończenia poprzez dźwignię. Jakbyś mógł przybliżyć na nogę, jakbyś mógł przybliżyć właśnie ten element walki. Ta dźwignia na nogę to jest taki też mój konik, można tak powiedzieć. Ja bardzo lubię atakować te nogi. Generalnie ja bardzo dobrze pamiętam tą sytuację. Bo sobie można powiedzieć, że tak zakodowałem w walce, bo ja dokładnie pamiętam to, co myślałem w danym momencie. Pamiętam, że trener mi mówił, że nie wolno właśnie Giorgiemu oddawać pleców. A I był że taki Giorgi moment. wtedy. No właśnie był taki moment, właśnie to było też spowodowane tym, że chciałem za wszelką cenę stać do stójki, bo no znowu żeśmy leżeli w tym parterze, że Giorgi za dużo nie robił, a ja nie lubię walczyć nudno, ja lubię jak się dzieje w walce i próbowałem za wszelką cenę do tej stójki wstawać. No i druga tak naprawdę w tej rundzie moja próba wstania do stójki spowodowała to, że no niestety oddałem mu plecy i pierwsze co sobie pomyślałem, mówię... O kurde, trener zabronił oddawać mu pleców. No to trzeba szybko stąd uciekać, nie? Wiedziałem, że do stójki nie stanę, bo trzymał mocno, mocno moje biodra, więc musiałem kombinować swoimi jakimiś tam myczkami. No i spróbowałem tego ataku na nogę, gdzieś mi się tam przy tej próbie przeswipowania go tą próbą dźwigni uciekła mi noga. Już wiedziałem, że z ataku na nogę nic nie będzie, ale że przynajmniej sobie na niego wejdę i zdobędę ja pozycję. No i tak Tak jest. naprawdę to się udało i to był już początek końca tej walki. Tak jest. Ty wiem, że zmieniłeś kategorię wagową, więc teraz się będziesz. W jakiej był kategorii wagowej? Co możesz powiedzieć o twojej obecnej kategorii właśnie wagowej? To jest też dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Ja generalnie w 8-4 to można teraz powiedzieć, że mam rekord 3-0, bo wszystkie moje pojedynki, jakie miałem w 8-4, to wygrałem dwa pierwsze moje pojedynki zawodowe, to było właśnie w kategorii 84 kg. No i teraz właśnie po powrocie z Georgiem, to jest trzecia moja wygrana w tej kategorii, więc teoretycznie tak jak można patrzeć na papier, to chyba mi ta kategoria służy.
ale też z drugiej strony wyciągając wnioski po walce właśnie z Georgim, który, tak jak widzieliście, no siłowo no, dość mocno mnie przeważał. Właśnie chciałem nawiązać, dokładnie. Dość mocno mnie przeważał, no trzeba sobie to przekalkulować, w którą stronę idziemy. Ja teraz, tak wspominałem wcześniej, jeszcze przed walką w wywiadach, że będę chciał sobie zrobić troszeczkę dłuższą przerwę, bo tych startów było teraz sporo. Więc będziemy tutaj decydować z moim dietetykiem Marcinem Magierą i z całym moim sztabem przygotowawczym, co robimy, no, co robimy. Ja jestem, moim takim minusem jest to, że jestem strasznym łasuchem i chyba będę musiał nad tym swoim apetytem popracować, żeby ewentualnie za dużo nie ważyć i żeby zdrowo w jakimś fajnym stylu wrócić do kategorii 77, bo nie ukrywam, że te moje ostatnie zbijania do tej kategorii, no to nie było nawet mądre, bo to było po prostu rzucanie się w przepaść, że tak powiem, bo potem co z tego, że zrobiłem wagę, jak nie było siły kontynuować walki. No to już sobie na pewno nie mogę pozwolić i no, ten czas wakacyjny teraz będzie na pewno czasem pracy nad samym sobą, podejmowania jakichś mądrych decyzji i na pewno jakichś tam diametralnych zmian w sposobie bycia moim na co dzień. No, bardzo mądrze i tak ambitnie powiedziane. Natomiast walczyłeś właściwie w czołowych organizacjach w Polsce, na Fenie, na Armii, wielu innych. Jak oceniasz tą galę Cave? Pierwsza edycja, z wielki rozmach, bardzo wiele znanych osób, natomiast masz dużo doświadczenia, więc głos należy do ciebie. No to teraz zaczynając może w ogóle od początku, jak ja się dowiedziałem o projekcie Cave MMA i tak dalej, i tak dalej. Ja generalnie miałem już na ten okres walkę zaplanowaną. Miałem się generalnie bić na gali Babilonu, myślę, że to nie jest żadna tajemnica. Miałem się bić z przeciwnikiem, z którym de facto miałem się bić na Cave, tym pierwszym. Miałem się bić właśnie na Babilonie. Okazało się tam z różnych względów, że ten Babilon niestety musi zostać przeniesiony w inne miejsce, ponieważ hala, z tego co pamiętam, na której miała odbyć się gala, została oddana na uchodźców z Ukrainy. No i de facto nie szło tam tej gali zrobić, więc musieli przenieść i termin, i miejsce gali, no tak naprawdę w inne miejsce, prawda? Tak. Ale też w międzyczasie właśnie odezwał się do mnie pan Marcin Dyga z New World Promotion, że powstaje taki projekt jak Cave MMA i czy bym nie był zainteresowany wystąpieniem na gali. Mówię okej, oczywiście jestem zainteresowany, ale no tak jak mówię, ja już mam tutaj walkę zaplanowaną na Babilonie, musimy po prostu, czekam po prostu na ten nowy termin i nie wiem kiedy on będzie, więc zainteresowany jestem, ale nie mogę wam dać gwarancji, że faktycznie mogę na niej wystąpić, prawda? No i wynikło tak powolutku, że ten Babilon został przeniesiony w miejsce takie, że tam nie szło tej walki zrobić, więc zaczęliśmy rozmawiać z Cave MMA. Oczywiście tam mój menadżer Artur Gwóźdź rozmawiał z Marcinem Dygą, dogadaliśmy temat, no i w ten sposób doszło do walki na Cave'ie. Ja oczywiście z doświadczenia, tak jak wspomniałeś, już wiedziałem, że to jest pierwsza gala, więc błędów pewnie też będzie wiele, bo wiadomo, kto pierwszy raz robi galę, no to, że to nie jest, że to nie jest prosta sprawa i dużo rzeczy może umknąć, ale powiem szczerze, że zostałem bardzo mile zaskoczony, bo tych błędów naprawdę było niewiele. Były to takie, można powiedzieć, mało znaczące błędy, a na pewno jak spotkam się po gali z panem Marcinem Dygą, to oczywiście powiem, jakie były tam malutkie minusy, żeby na następnych edycjach je wyeliminować i to już będzie w ogóle petarda. Bardzo mnie zaskoczyli swoim profesjonalizmem i show, jakie zrobili. Jak na pierwszą galę, szapoba generalnie. Naprawdę wielki rozmach. Zapytam, oczywiście nie pytam konkretnie, natomiast czy pieniądze były też naprawdę dobre, tym bardziej jak na pierwszą edycję takiej gali? Ja mogę się opowiedzieć, że pieniądze dostałem takie jak, może nie będę równał, ale dostałem pieniądze, jedne z najlepszych, jakie dostałem w karierze, więc... Wow. Więc, no, jak to mówił klasyk filmowy, mają rozmach. Tak jest. Bez jednego słowa. Tak jest. Widziałeś walkę Igi, czyli z klubu zaprzyjaźnionego z Olympusem Fight Club? Jak możesz walkę tak, Igi tak skomentować?
Tak, widziałem walki Igi, widziałem przynajmniej tam pierwsze dwie rundy walki Igi, bo nie ukrywam, że jak też walczą moi znajomi klubowi, czy tam właśnie z Olympusa od mojego przyjaciela Adriana Bobera, czy właśnie nasi z Matadores, to mnie to dodatkowo stresuje, więc ja starałem się to zobaczyć, ale zaczęły tak szargać mną emocje, że musiałem po prostu udać się do szatni, ponieważ no, musiałem się niestety skupić na swojej walce i nie mogłem się dać za bardzo ponieść emocjom, oglądając walkę Igi. Ale widziałem pierwsze dwie rundy, potem pogali, zobaczyłem sobie jej całą walkę i naprawdę powiem wam, że z tej dziewczyny będą ludzie, że tak powiem, w MMA. Widać, że ma do tego dryg, że ma do tego głowę. Nie spiała ją publika, naprawdę bardzo ładnie walczyła, mądrze. I no to jest tylko prorok do tego, że to będzie kawał zawodniczki z niej. A wiem, jak ciężko pracuje, wiem, że jest nieugięta w tym, co robi. Tylko ją obserwować i trzymać kciuki za jej świetny rozwój. Mi się wydaje, choć nie wiem, czy to nie zabrzmi zbyt patetycznie, ja to mówiłem Idze, że Iga ma po prostu psychikę zwycięzcy. Dużo czytam o psychologii, nie tyle co o psychologii, co w ogóle psychologii, również psychologii sportu i wydaje mi się, że Iga ma coś takiego, co można nazwać po prostu psychiką zwycięzcy. Tak więc być może, że Iga Piątek będzie swoistą Igą Świątek, natomiast branża MMA. Podzielam twoje zdanie, Grzegorzu. Super, więc bardzo się cieszę. Natomiast o planach już mówiłeś, że musisz odpocząć, więc planujesz jakieś wakacje w ciepłym kraju, jak możesz tak powiedzieć? Wiesz co, wakacje może nie, na pewno gdzieś tutaj miejscowo będziemy sobie odpoczywać, bo sporo pracy przed nami, jeszcze mam przeprowadzkę. Teraz czeka mnie i moją rodzinę, więc mamy co robić na pewno. Może gdzieś się uda wyskoczyć. No, na razie żadnych planów nie mamy. Na razie sobie, że tak powiem, szykujemy się do przeprowadzki, bo to też troszeczkę roboty przy tym będzie. Łukasz, zadam pytanie, które większości zawodnikom zadaję, ale szczególnie ono się tak naprawdę, ono szczególnie pasuje do ciebie. Jak, Łukasz, się zaczęła twoja pasja sportu walki? Tak inteligentny, spokojny człowiek na co dzień, który w ringu toczy naprawdę boje, wchodzi w wymiany, toczy walki naprawdę z kozakami. Nie, Co to bardzo za ciekawe połączenie? pytanie. Bardzo ciekawe pytanie zadałeś. Generalnie sport w moim życiu był od zawsze. Czy to była piłka nożna, czy to była siatkówka. To można powiedzieć, że zanim trafiłem na tą moją drogę, czyli na drogę MMA, to chyba szłem wszystkimi drogami, jeśli chodzi o sport. Szukałem tego swojego konika. Ale że mieszkałem na jednym z dzielnic Katowic, Bogusice, gdzie było dużo młodych chłopaków, a gdzie dużo młodych chłopaków, to wiadomo, dużo głupich pomysłów, dużo Tak jest. rywalizacji i tak dalej, z chłopakami kiedyś my wpadliśmy na pomysł, że sobie kupimy dwie pary, rzucimy się na dwie pary rękawic. Ja tam miałem bardzo dużą piwnicę, no i tam sobie zrobiliśmy tam swój mały fight club. Oczywiście żaden z nas nie miał jakichś umiejętności, tylko to, co widział w telewizji. No i Nie stwierdziliśmy, że tam. boksery, że tak powiem, podziemia. Tak jest, dokładnie tak. To był typowy fight, brudny fight club w podziemiach, gdzie toczyły się tam moje pierwsze walki niezawodowe, nie amatorskie, ale takie, można powiedzieć, uliczne, ale w rękawicach Ale bokserskich, chyba pamiętam. tak, czyli w rękawicach, bo chyba niczym główny bohater filmu Kickboxer, pięści sobie nie Tak. maczaliście w tle. Nie, tego nie było. No, na szczęście byliśmy w miarę mądrymi chłopakami. Mieliśmy dużo energii, ale mieliśmy troszeczkę oliwy w głowie, więc takie pomysły nam do głowy nie przychodziły. Mieliśmy rękawice, mieliśmy ochroniarze na zęby i żeśmy się tam naparzali. No i z tego wynikło co? No, dostawałem pętki, więc mnie to zaczęło irytować, no bo od zawsze byłem mocno ambitny. No to trzeba iść gdzieś, gdzie mnie nauczą. No i tak można powiedzieć, że zaczęła się moja przygoda ze sportami walki. Trafiłem też dzięki mojemu dobremu kumplowi Mateuszowi Wieczórkowi na matę i tak się zaczęła ta przygoda, która trwa już tak naprawdę 13 lat do dzisiaj. No, piękna historia. Niby wiele jest takich historii, że tak właśnie zaczynali chłopaki. Natomiast, czy można powiedzieć, że za młodu byłeś łobuzem? Nie, łobuzem nie wiadomo, nie byłem też najgrzeczniejszym dzieckiem, ale myślę, że jakichś tam dużo większych kłopotów moja mama nigdy ze mną nie miała. Bardziej tam
To też, że nie miała kłopotów ze mną, to też wynikało z mojego sprytu. To też można śmiało powiedzieć, ale raczej byłem dzieckiem grzecznym, może niespokojnym, ale grzecznym. I w miarę miałem oleju w głowie. My ten olej w głowie ci został do dzisiaj, moim zdaniem. Na tyle, bardzo ci dziękuję. Cię zdążyłem poznać i dla mnie to jest takie szczególne połączenie i pokazanie młodym ludziom, że zawodnik MMA to jest również, mogą być zawodnicy MMA i często są, i ty jesteś tego przykładem, normalnymi, spokojnymi ludźmi, robiącymi również tak naprawdę kariery w innych dziedzinach niż tylko sporty walki, i zawsze to pragnę podkreślać. Łukasz, dziś trenujesz MMA Tadora z Katowice. Co możesz powiedzieć tutaj o klubie Tomasza Jeruszki, trenera Tomasza Jeruszki z Katowic, MMA Tadora z Katowice? Wielu zawodników, Adrian Kempa, wcześniej jeszcze Adrian Bober, walczył jeszcze Mateusz Gątek, taki zawodnik ciekawy, silny, były bokser zawodowy. Więc co możesz powiedzieć teraz, jeśli chodzi o klub MMA Tadora z Katowice i o ilość zawodników, bardzo dużą zresztą, która walczy w galach zawodowych? Czy zapomniałeś o wybitnym Marcinie Pawłowskim, który... Oczywiście, i Marcin Pawłowski. Który niestety nie, z przyczyn zawodowych zawiesił, mam nadzieję, że zawiesił, że jeszcze wróci do oktagonu swoją karierę. No cóż, generalnie nasz klub powstał dosyć przypadkowo, może nie przypadkowo, no jest to na pewno troszeczkę inna historia niż mają inne kluby, bo nasz trener właśnie Tomasz Jeruszka, który był wcześniej zawodnikiem MR Steam, się to nazywało wcześniej, Sidoka MR Steam, Katowice, gdzie trenowaliśmy pod okiem Mariusza Zadlińskiego, którego też serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Nasz były trener musiał troszeczkę przeorganizować swoje życie, no i musiał wyjechać, więc nasz trener tutejszy, Tomasz Jeruszka, został troszeczkę postawiony przed sprawą dokonaną, że musi zostać teraz naszym trenerem on, bo zawsze można powiedzieć, że jest takim guru, zawsze nas mocno prał na macie, więc no prawo najsilniejszego, będziesz trenerem. No i można powiedzieć, że tak został on i my rzucony na głęboką wodę, no on jako powiedzmy instruktora stał się głównym trenerem klubu. No i trzeba było wziąć... Ty wcześniej był zawodnikiem, ja widziałem walki Tomasza. Tak. Bardzo dobrym zawodnikiem. Dokładnie. No i tak można powiedzieć, że został rzucony na głęboką wodę, no i też zaczęliśmy, tak można powiedzieć, z grubego C, bo właśnie wtedy ja otrzymałem propozycję walki na FEM 14 z Adrianem Błyszyńskim. No i musieliśmy się od razu do tej walki szykować. To też był okres taki wakacyjny. Zaraz po założeniu klubu musieliśmy przygotować się do tak naprawdę mojej wtedy najmocniejszej walki w życiu, a też taki początek naszego klubu też takim mocnym akcentem zaczęliśmy. No i wygraliśmy tą walkę, udało się zrobić super przygotowania, super walkę zrobić, no i od tego można powiedzieć wszystko zaczęło. No, potem swoje kolejne sukcesy zaczęli dodawać Adrian Kempa, Adrian Bober, Marcin Pawłowski właśnie, Mateusz Gądek, tak jak wspomniałeś. A Wojciech Buliński teraz jeszcze trenuje? Wojciech Buliński też, oczywiście, no i potem zaczęły takie nasze małe perełki wynikać, czyli Patryk Likus, który teraz jest zawodnikiem KSW z rekordem 2-0, który ostatnio wyłapał Heraklesa za nokaut roku. I wiele tych innych młodych chłopaczków nam wyrasta, no i klub naprawdę rośnie w siłę. Oczywiście z każdej walki na walkę łapiemy następne doświadczenia. Coraz mniej rzeczy, że tak powiem, nas zaskakuje, coraz więcej kontaktów łapiemy. Ten klub już można powiedzieć, że mocno, mocno tam w mainstream się przebija, bo też tak nasz jest, trener tak można jest. Też nasz trener Tomasz z Filipem Bohutem z Indecage prowadzą podcast MMA Śląskim Okiem, gdzie nasz trener jest ekspertem i to bardzo lubianym już w internecie ekspertem. No i tak w skrócie, no to tak można powiedzieć, że opisałem wam tą historię, bo żebym tak bardziej zwięźle do tego podszedł, to możesz nawet się naszego trenera w wywiadzie zapytać, czy po prostu musimy się umówić na osobny wywiad na temat historii klubu Matadores Katowice.
Łukasz, tak Ale jeszcze też. No, mów, pytam. mam jeszcze takie właściwie dwa pytania, bo tak naprawdę jedziemy na freestyle, tyle że jestem tym razem wypoczęty w miarę. I powiem tak, branża freakowa. Ja powiedziałem w wywiadzie z Arkadiuszem Tańculą, że mi jest po prostu jako kibicowi MMA zwyczajnie przykro. Bardzo przykro, że tacy zawodnicy jak Łukasz Stanek, na przykład jak Łukasz Stanek, nie zawsze są odpowiednio nagradzani czy doceniani, bym powiedział, względem tego wszystkiego, co światek sportu walki zalewa. Zatem pytanie, jakie masz zdanie na temat gal freakowych? No, generalnie zadałeś teraz, Grzegorzu, pytanie, na którym byśmy mogli rozmawiać godzinami, ale tak postaram się w skrócie wyrazić moją opinię na temat freak fightów. Ja generalnie można powiedzieć, że ten rynek freak fightu, przepraszam, widziałem od samego początku, bo byłem na pierwszej gali Fame MMA, zresztą z zawodnikiem, którego przygotowywałem do tej gali z moim kolegą Który Markiem. I widziałem, zawodnik? ja już, proszę, Który zawodnik to był? Marek Wilczak. Razem szykowaliśmy się do tej walki jego. Myślałem, że może Piotr Pierwszy. Wilczak. Nie. Ale mówisz Marek, poznania Marek. zawodnik. Dokładnie. Przepraszam. No i ja już wtedy widziałem, generalnie byłem w głębokim szoku, co tam się w ogóle wyprawia. A tak naprawdę była to ich pierwsza gala, jeszcze bez żadnych wielkich funduszy, oczywiście mówię w porównaniu do tego, co jest teraz, a tam już działo się wiele. Tam można powiedzieć, że. Poczekaj, bo troszeczkę się zapętliłem. Generalnie wrócę do tematu, że ta pierwsza gala odbyła się w Koszalinie. Na hali w Koszalinie. Ja pamiętam tą galę, doznałem ją doskonale, ponieważ ja tam w Koszalinie się biłem na fenie z Tomaszem Pająkiem Stasiakiem. I pamiętam, że wtedy no, publika niestety nie dopisała na tej gali. Pamiętam, że no, świeciła hala To był Fen czternaście. w pustkach. To był fen, nie, fen 14 był w Spodku, to był fen 18, jak się nie mylę, w tym Koszalinie. Fen 18 raczej na pewno. I świeciła ta gala pustkami. A przyjechał tam Fame ze pierwszą swoją galą. I słuchaj, tam już 2 dni wcześniej było setki dzieciaków pod halą. Czekali na to, żeby spotkać tych swoich, powiedzmy, Idoli. idoli. To było niesamowite, co tam się działo. Naprawdę, no, potem przyjechaliśmy na galę, hala pękała w szwach. Pękała w szwach. I to było coś niesamowitego. Ja już wtedy wiedziałem, że oj, może być grubo. Może być grubo. Więc oczywiście nie spodziewałem się, że aż tak grubo do tego dojdzie, no ale było grubo. I teraz reasumując moją całą wypowiedź, ja uważam, że to na pewno nie jest nic dobrego dla naszego sportu, w sensie MMA. No bo ludzie zaczną, będą bardziej chcieli oglądać freaków od sportowców. To po pierwsze. Już generalnie można tak powiedzieć, że ludzie Niedawno tych, tak jest. no dokładnie, że ludzie tych frików dają nad zawodników, już generalnie niektórzy ci, powiedzmy, zawodnicy w gal frikowych już startują powoli do zawodowców. Oczywiście na szczęście jeszcze mocno ci zawodowcy dosyć solidnie ucierają im nosa, co mnie bardzo cieszy. No ale no niestety, no, do tego to zmierza, że sportowcy pójdą niestety w odstawkę, a te friki będą rosły w siłę. Oczywiście też do czasu, bo pewnie za niedługo znowu coś nowego Będzie powstanie. przesyt. Będzie przesył, coś nowego powstanie, co zwróci uwagę kibiców i tak dalej, i tak dalej. Tak to będzie podążać. Mam nadzieję, głęboko liczę, że ten sport się utrzyma dzięki temu, że KSW robi robotę, jaką robi, że robią gale co miesiąc, super zestawienia. Widać, że naprawdę przebranżowali się mocno w tym swoim, że tak powiem, planie działania. Kontencie, tak. Tak, nie? I teraz naprawdę no, cały czas się słyszy o KSW, cały czas się słyszy o tych ich świetnych zestawieniach sportowych. I głęboko w to wierzę, że ten sport jednak utrzyma się. Utrzyma się, bo no umówmy się, no te friki, no to jest robota dość niesamowita. No, niesamowitą robotę oni zrobili przy tych galach, niesamowitą zrobili robotę organizatorzy, zawodnicy. No ale cóż. Miejmy nadzieję, że ten sport jeszcze wróci na salony i że przejmiemy kasiorę od tych Łukasz, frików. tego Wam życzę, natomiast ja mogę powiedzieć ze swojej strony, jako powiedzmy reporter, że zawodnicy MMA muszą zrozumieć, że sport jest także show biznesem. Jeżeli nie będą się To ciekawie prawda. wypowiadać w mediach, to po prostu nie będą budzili zainteresowania.
To prawda, ale wiesz, z drugiej strony, jak ja widzę, co teraz jest chwytliwe, czyli jakieś tam obrażanie się, już generalnie obrażanie swoich rodzin, jakieś tam, nie wiem, gangsterskie zaloty, wyjaśnianie się w internecie, No to no dana, no to na. to powiem ci, że ja chyba wolę, żeby ten sport został taki, jaki jest, niż żeby on mocno uderzał w ten show biznes, bo to już się momentami robi przykre wręcz, a nie fajne. I to tylko może powodować to, że jestem pełen obaw tego, w jakim kierunku ten świat zmierza i zainteresowanie ludzi. Ja jestem też pełen obaw, natomiast miałem tutaj na myśli nie tyle co te patologie, bo to nawet nie ma o czym mówić, tylko również nawet dam przykład portali branżowych jak MyMMA. To jest Jarosława Świątka, którego bardzo szanuję za to, że nie poszedł w te fryki, natomiast dużo czołowych portali, po prostu świetnie się przyjęło w świecie freakfightingu i gdzieś nie przebijają się przez to zawodnicy naprawdę klasowi. Często się nie przebijają. No to jest prawda, no bo zawodnicy, dobrzy zawodnicy, sportowcy od wielu, wielu lat, no to oni mają szacunek do swojego rywala. No oczywiście. My nie mamy w głowie, żeby, nie wiem, obrażać go, wyprowadzić go z równowagi w jakikolwiek sposób. My go szanujemy, my wiemy, jaką ciężką drogę przeszedł on, jaką drogę ciężką przeszedliśmy my, no i nawet no nie przyszłoby nam do głowy, żeby obrażać swojego przeciwnika. No, kiedyś były cenione wartości takie jak szacunek właśnie do swojego rywala. Wychodziło dwóch zawodników, nie przezywało się, w pełnym szacunku do siebie, robili świetną walkę, odbierali sobie nawzajem kupę zdrowia. No i co z tego? To było kiedyś bardzo mocno cenione, no a teraz tak można powiedzieć, kurde, niech się jeszcze pocałują po tej walce, wiesz o co chodzi. No i tak to niestety wygląda, że już te wartości, na których my byliśmy wychowywani, niestety przemijają i teraz to trzeba sobie skakać do gardeł i wtedy to może być miało jakąś No oglądalność. niestety tak, natomiast liczę na odrodzenie się prawdziwych sportów walki, choć nie umarły, natomiast na wzrost. Co mogę jeszcze powiedzieć o freakfightingu, tak kończąc w ogóle ten temat, że wynika z nich, że po co trenować, że właściwie wszyscy ci, którzy ciężko pracują, i to nie tylko ci chodzi o sporty walki, tylko w ogóle pracują ciężko w życiu, nawet często po 8-12 godzin dziennie, co są, można być zwykły, nie chcę nikogo obrazić, ale jak zwykli jacyś nieudacznicy, bo lepiej sobie założyć jakiś kanał na YouTubie, tam robić jakieś głupoty i rzeczy demoralizujące i będzie się miał walkę na firmie ma za mnóstwo pieniędzy. To są, według mnie to są antywartości, jeśli chodzi o freak fighting, w tym takim najbardziej demoralizującym wydaniu, bo jednak freak a freak to też jest różnica. Łukasz, dziękuję ci Znaczy, ja serdecznie. chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co teraz Oczywiście, powiedziałeś, oczywiście. bo generalnie nie używam, nie uważam, że gość, co zakłada kanał na YouTube, bo nazwałeś generalnie, że oczywiście w cudzysłowie, że typowy nieudacznik idzie do pracy i tak naprawdę robi tam tam najniższą krajową, idzie na trening i tak dalej, i tak dalej. A YouTuber sobie założy kanał i zarobi od razu miliony. Ale umówmy się, że do tego też trzeba mieć talent, żeby założyć kanał na YouTube, który będzie miał oglądalność, który będzie miał rzeszę fanów i który będzie faktycznie robił Tak, tu duże Łukasz, pieniądze. ja ci przerwę. Jaki trzeba mieć talent, żeby, ja rozumiem, kanał na YouTube, który coś niesie, jakieś wartości, natomiast kanał na YouTube typu Daniel Magical, czy typu, no wiele innych, nie chcę naprawdę promować, no to ja No, nie ale wiem, jaki umówmy taki się, masz że umiejętność. oni szybciutko zniknęli, więc ja na przykład znam dużo kanałów na YouTube, które sam oglądam i które naprawdę mają dużo wartości, czy to właśnie treningowe, czy to jakieś historyczne i tak dalej, i tak dalej. I tak jak mówię, nie wszystkich trzeba, nie wszystkich można wsadzić do jednego wora i uważam, że naprawdę niektórzy na YouTube robią bardzo dobrą robotę i mają dużo oleju w głowie, żeby coś takiego w ogóle wymyśleć. Też tak uważam. Mam nadzieję, że chociaż od czasu do czasu mój kanał na YouTube również czasami sobie gdzieś tam sprawdzisz jakiś wywiad. Mam nadzieję, że rozmowa ze mną ci się w miarę podobała. Ja się cały czas uczę, jeśli chodzi o rozmowę, jestem trochę takim czasami Andrzejem Gołotą, jeśli chodzi o rozmowę, czyli zaczynam może ciężko, potem się gdzieś tam luzuję i jest trochę lepiej i łatwiej. Natomiast Łukasz, operatywny oprawca, Stanek, myślę, że po tej walce ten przydomek do ciebie już może na stałe przylgnąć po Apollo Creedzie, po polskim tłumaczeniu przydomka Apollo Creeda z filmu Rocky. Dziękuję ci za rozmowę. Zatem jak chcesz kogoś pozdrowić, komuś podziękować, również w imieniu sponsorów, czas należy do ciebie. Cóż, oczywiście dziękuję Tobie za wywiad, Grzegorz, czyli nietolerant, nie, inaczej miałem, patrz, przed chwilą miałem przygotowane dla Ciebie ksywkę. No.
Jest standardowy reporter, o. O, Jest standardowy dziękuję. reporter Prokop. Bardzo dziękuję Ci za wywiad. Bardzo dziękuję słuchaczom, którzy dotrwali do końca tej rozmowy, bo nie będzie, widzę, z tego co widzę, nie będzie ona krótka. Tak. Trochę żeśmy się rozgadali, ale mam nadzieję, że fajnie, merytorycznie to przebiegało. I cóż, i dziękuję bardzo za odsłuchanie, dziękuję bardzo Tobie, Grzegorz, za miłe słowa, bo widziałem, że w wielu wywiadach o mnie wspominałeś i w samych superlatywach, więc bardzo Ci też za to to dziękuję. Był Łukasz Stanek. No i cóż, i tak jak mówię, życzę Ci powodzenia na Twojej dziękuję drodze reportera i